Cześć, witajcie, z tej strony Glitch79. Troszkę mnie FIFA nie było, no... Spowodowane to jest tym, że... W No Man's Sky'u pojawiła się teraz nowa ekspedycja, którą staram się na biegu jak najszybciej skończyć. Druga sprawa, no... Jest to komp, który powoli z Iwką zaczyna nie dawać rady. Dość ciężko się gra. Jak to już tak średnio płynnie działa. Trochę namieszałem w ustawieniach, powinno być lepiej, ale tak naprawdę na poważnie będę mógł zacząć dopiero kiedy zmienię blaszaka. No i co? Ze wstępu chyba tyle. No. Postaram się nagrywać regularnie, na tyle, na ile będę w stanie. Teraz przez pierwsze pół miesiąca też trochę mam maraton w robocie, ale jakoś myślę, że to ogarniemy. No i co, skończyliśmy u panny lub też pani Filet albo Fliet Duleleur, czy jak ma się tam zwie, nie wiem. Zdecydowanie zbyt skomplikowane jest to jak dla mnie. Myślałem, że będzie miała tylko 5 misji. Okazało się, że jest ich więcej. Czemu w ogóle robimy to? Ponieważ chciałbym zrobić Storyline Distribution, a no niestety ten Mondrala zleci nam misję tylko i wyłącznie, kiedy poleci nas inny agent. Także liczę na to, że jeżeli skończymy wszystkie misje od tej pani, poleci nam jemu i będziemy mogli storyline'a zrobić. Także no myślę, że nie zwlekając już więcej, po prostu zacznijmy. Ja sobie w trakcie przypomnę sterowanie, albo i nie przypomnę, zobaczymy. Cóż tu mamy do zrobienia? Transport towarów. Odebrać. Wywalić. No dobrze, no to lecimy. Zastanawiam się, czy naprawdę jest tak źle, czy jest to spowodowane tym, że inny film idzie już na YouTube'a. Podoba mi się ta krypa, coś w sobie ma.
słuchajcie, jakie jaja. No bo miałem chwilkę przerwy. Mam tam 3 albo 4 konta chyba. No i nie tylko na tym mam bezcenne rzeczy, na tamtych też, tylko że tamci bardziej pracowali dla mnie jako górnicy. I się okazało, że zbyt długo się nie logowałem i muszę ponownie potwierdzić swoje adresy. Matko jedyne, co ja się naszukałem, co ja się nawalczyłem, żeby te wszystkie konta odzyskać. Jednego i tak mi się nie udało, bo się okazało, że na jakiś w ogóle z tyłka adres miałem założony. Nie mam pojęcia, skąd to wziąłem. No ale 4 najważniejsze konta mam odzyskane i to mnie cieszy, bo naprawdę myślę, żeby było pokar znowu od zera zaczynać. Także teraz nawet jeżeli wchodzę, inaczej, jeżeli nie wchodzę, nie nagrywam, nie sprawdzam, co się tam ciekawego w świecie dzieje, to i tak wchodzę. Co to jest? Jakiś pies? Co to jest? Patrzcie, zgadłem, jakaś psina. Jeżeli nie gram akurat, czy nie mam czasu, czy cokolwiek innego, to i tak staram się wejść, chociaż odebrać nagrody, żeby poszło to zalogowanie, bo czy kolejny raz przypomnę sobie te adresy, to już nie wiem. Czy będę miał tyle szczęścia może, żeby udało mi się odzyskać konta. Jest mi ciekawa stacja, wygląda trochę jak wielki statek. Warp drive active. Generalnie sprawa jest to tak, że chciałem się wstrzymać, jeśli chodzi o właśnie oliwkę do czasu zakupu nowego sprzętu, ale już jestem. Chciałem się wstrzymać z nagrywaniem do czasu zdobycia lepszego sprzętu, żeby nie paleczyć się tak jak ma to teraz miejsce. Ale no, zmotywował mnie tutaj trochę Lion z pytaniem właśnie o Iwkę i zdecydowałem, że spróbuję. Zresztą obiecałem mu, że wrócę, więc nie mam wyjścia, jak wrócić. Docking request accepted. Hmm.
swoją drogą szczerze pozdrawiam. Iwka ma w sobie coś wciągającego, naprawdę. Jest to gra, która ci kompletnie nie przypadnie do gustu, albo wsiąkniesz w nią na maksa. Czy mogę wziąć misję stąd? 2 na 5. Kuźwa, nie przeczytałem. Hard currency, dobra, czyli mamy to zabrać. Tak czy co? Szczerze, że jestem troszkę zagubiony po tak długiej przerwie. Na szczęście, jeśli o to chodzi, jest dość łopatologiczne wykonywanie tej misji. No, ale wracając do tematu. Jest to gra, w której no kompletnie się nie odnajdziesz lub wciągnie cię na maksa i no, niestety tak jest ze mną. Dopiero zauważyłem, że mam otwarte drony. No spoko. Niestety, no chciałbym, ale YouTube nie jest w żaden sposób moim źródłem utrzymania. Jest nim normalna praca na etacie i znalezienie czasu na nagrywanie czasem graniczy naprawdę z cudem. Dodatkowo nie ukrywam, że no staram się bardzo podszkolić, ponieważ moja wiedza o Iwce to kropla w morzu. Kropla w morzu, po prostu. Nie kropla w morzu, oceanu. Jest tutaj tyle zagadnień, tyle możliwości zarobku, walki, taktyk, rodzajów uzbrojenia, statków. Myślę, że żeby to dokładnie poznać, musiałbym spędzić dobry rok, nic innego nie robiąc, tylko studiując. Wszelkiej maści, poradniki, przewodniki, cokolwiek. To jest
Oh fuck. Będę miał to wydobyć. Może być problem. Wszystkie koparki. Mam prawie 30 skoków stąd. Jestem na tej stacji, na której byłem. Prawda, jeszcze nie ma go. A dwójka chyba też bym mógł używać. Jest na stacji, ale za bańkę. Mogę używać? Mogę używać. Thank you.
to zobaczymy. Damy radę założyć mainera. Próbujemy polecieć na farcie, może akurat się trafi, co? Leszcze. Czułem, że zbyt pięknie to być nie może, nie? Przecież... Coś tu się pozmieniało w całym menu, chyba cholerka. Thank you.
takie ładne rzeczy wpadają. Już, dziękuję. Dobra, ale kurna, gdzie ja to znajdę, nie? Zerknijmy. Jeżeli to będzie na markecie... Jeszcze nie w to wszedł. Czyli to będzie na markecie, to... No pięknie, ale nie ma niczego takiego na markecie. Gipsem. Gdzie ja to miałbym znaleźć? Hmm? Ale nic mi to nie mówi, nie? Skąd ja miałbym to wziąć?
15 za mało. Naprawdę mamy napierdzielać 16 skoków. Coś mi zaklikało, ale nie wiem co teraz. Cargo hold full. Strącał Blood Ridersów. Trudno, no co? Mam nadzieję, że gdzieś nigdzie po drodze mi dupska nie odstrzelą. W sumie 16 skoków nie jest to aż tak dużo, no ale... pewnie nam zejdzie na tym, co? No za 10 minut, może pół godziny, to na autopilocie byśmy lecieli. Kuźwa, myślałem, że dronów nie zabrało. A plus taki, że w miarę bezpiecznymi systemami lecimy. Oczywiście pewnie okaże się, że miałem
to poligips, ten poligips, czy co to tam jest, pod nosem i wystarczyło. Się przelecieć kawałek, no oczywiście. Ja muszę the hard way. Plus jest taki, że przynajmniej mogę sobie statek poglądać. Za nami. Jeszcze tylko 3 razy tyle. Wystarczającą ładownię na te 20 jednostek tego, no oczywiście tutaj tego Wolfstara sprzedam.
to za flota tam na dole leciała? W takim ładnym szyku.
jakby trzasnęli. Za minera zapłacić, a 2,5 bańki za 20 skałek. Tylko żeby to mi kurde zaliczyło misję, nie? Ale wpierw przefitujmy statek z powrotem. Żeby nie latał jak taka. Co? Tak, bo nie tu chciałem zdjąć, nie no, już. Wszystko włączone. Najważniejsze jest to. Latać z tym w tym i z powrotem. Zatem to są jakieś małe części. Z
wszystko. To szok. Dobra, teraz jeszcze musimy wrócić. Napieramy w drugą stronę. W sumie 2,5 miliona to i tak nie najgorsza cena. Warp drive active. W sumie tam widziałem jakieś i za 10 było, także mogło być gorzej. Przepraszam. Teraz mam dwie albo trzy nocki z rzędu, więc przez kolejne dwa czy trzy dni raczej nic nie wrzucę, ale w pierwszym dniu przerwy na pewno kipniemy dalej z filmem. Trzeba też zrobić. Zdziwi mnie to, że nie ma tutaj tej misji.
Mindfucka grając w Ifkę i oglądając na drugim komputerze w Ifkę. Trafi, bo za niezłomą kasę chodzi.
stacji. Podejrzewam, że za jakieś psie pieniądze by się to sprzedało. Jeśli z moim szczęściem, to prędzej tu trafię na kadłubożerne robaki niż coś wartościowego. Poszukać reszty swoich statków gdzieś na którymś z innych sejwów muszą być. Thank you.
question, nie? Debil. No kurwa, po prostu debil. Czajcie, co ja zrobiłem? Ja pierdolę. No debil. Dobra. Skoro już sobie z siebie zrobiłem idiotę na cały świat, to teraz spróbujmy to naprawić i zróbmy tą misję może jak należy, co? O, ciulu złoty, nie wierzę, nie, co ja odpierdoliłem. Czajcie to. Pamiętajcie, nie grać jak jesteście zmęczeni. Dajcie mi tego fita. Po prostu nie wierzę, nie? Po prostu nie. Wychodzi na to, że właśnie umoczyłem 2,5 miliona i na damkę odpierdzieliłem 30 kilka skoków, nie wiem, 32 chyba. Warp drive active. Ja byłem, kurde, święcie przekonany, nie, że wziąłem tą misję. Jeszcze psioczyłem, czemu mi się nie wyświetla. Zamiast piwa powinienem chyba był sobie kawę zrobić. Obejrzyjmy tego beacona. Wow, ale to wygląda całkiem nice, nie? Trzymaj się może na odległość.
nie przypierdziel w to, chłopie. Tu ciężko zarobione pieniądze wydaje na te statki. Dwóch górników na nie zbiera. Zdaję sobie sprawę z tego, że można skręcić w lewo lub w prawo też. Co ja mówiłem, jak leciałem po ten gips? Że pewnie to będzie banalnie proste i gdzieś za rogiem, nie? Ciekawe, czy misja mi podnosi też mininga. 2875, zobaczymy. Ja, no ale minimalnie. Takich asteroid nie ma. Czyli ona jest specjalnie pod misję zrobiona. Szkoda, że się nie da wczytać save'a. Wiecie, że najchętniej bym to wyciął, nie? Co robiłem przez ostatnie pół godziny. Normalnie mam zwałę sam z siebie. Ciekaw, skąd oni mają w takich ilościach to. Czy można na tą misję częściej trafić, czy jak? Męciulu, zostawimy sobie te 20, które tam mam. Wystawimy na sprzedaż. Może się znajdzie jakiś taki głupiutki jak ja. A może ktoś z sojuszu będzie potrzebował, to mu po prostu odstąpię. Głupio. Tak wzywałem, nie?
śmiertelne misje. Nie pokazuję się, bo jesteś debilem. No innego wytłumaczenia nie ma, nie. Po prostu mistrzostwo świata, co odwaliłem. Docking permission requested. Docking request accepted. W ramach pokuty sobie postawiłem piwo koło grzejnika. Naprawdę była prosta misja. Dobra. Zamiast zaakceptować, to wziąłem po prostu request, nie? Jesus. Jak można być takim... takim mną? Dawaj mi tą misję, kobieto. Zawitujmy statek z powrotem, tak jak być powinno. Ej. Chcę teraz jakieś prostytutki włożę? She gets. Jak większość kobiet. Daleki jestem od stwierdzenia, że nami manipulują czy coś, ale mają swoje sposoby. A my się dajemy. Taka gra w życie. Niby set destinationa. Warp drive active. Nie wstawię od razu. Dostałem od żony piwko. Lech arbuz z miętą. 0%. Taka informacja dla YouTube'a, żeby nie było. Powiem wam, do napicia nie najgorsze to, ale z piwem to ma tyle wspólnego, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Trochę tak, jakbyście umyli arbuza, dorzucili do tej wody trochę mięty i to wypili. Thank you.
Mission. Ładnie. Teraz tak, nie będziemy brać od niej misji. Zrobimy tak jak mówiłem, zostawimy tą ostatnią misję. Na następny film. Żeby od razu rozpocząć misję tego kolesia. Co ich tu tak dużo? Warp drive active. Także wrócimy tylko na miejsce, żeby bez problemu móc od niej przyjąć przy następnym filmie misję. Będziemy powolutku kończyć, a ja pójdę popełnić rytualne harakiri pod wieżą ciśnień, chyba za swoją głupotę. 2,5 bańki wypierdzielone w dupsko. I dobre pół godziny latania. Zresztą dokładnie ile to zobaczę na filmie, jak będę zaraz go robił. Warp drive active. Jeszcze chciałbym go dzisiaj wrzucić. No, w sumie już dzisiaj jest druga w nocy po drugiej. Więc w sumie już dzisiaj. Także zapewne go zmontuję, puszczę, niech się wysyła i walnę się trochę spać, bo to co odwalam, to przechodzi wszelkie granice. Dobrze, jesteśmy w domku. Co tu mi się tu podświetla? Żurnal. Tak, wiem. Następnym razem, może pojutrze, może jak wrócę z pracy, może dam radę usiąść na trochę, okej? Stoplek, no wiem, że mam pleksy i co z tego? Mało isków, 150 baniek, kurde, tylko. Dobrze, no nieistotne. Tym się pomartwimy później. A na dzisiaj już zakończymy ten bal żenady. Mam nadzieję, że trochę się pośmialiście z mojego nieogarnięcia i nierozgarnięcia. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie.